Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób, może nie dokładnie krok po kroku, usunąć security code w radiu samochodowym w Nissanie Primera P12 za pomocą programatora CarProg. Tutaj mamy podłączoną pamięć do interfejsu z radia samochodowego i właśnie zostanie usunięte security code. I już. Już nie mamy security kody w radiu samochodowym z Nissana Primera P12. Ok, i w tym momencie radio już nie ma security kody. I będzie można je teraz zamontować do samochodu. I sprawa załatwiona. Wszystkie tego typu naprawy, modyfikacje można bez problemu wykonywać w Autotronic, elektronika samochodowa w Bytomiu. Dane do firmy oczywiście będą w opisie filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam, subskrybujcie kanał i komentujcie.